Za chwilę w kościele akademickim Jana Pawła II w Kielcach rozpocznie się Eucharystia sprawowana na początek tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Rozpoczynamy ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan Eucharystią w kościele rzymskokatolickim. W poszczególne dni tygodnia będziemy spotykać się w różnych miejscach. We wtorek u Ojców Kapucynów o godzinie 19:15 na modlitwach ekumenicznych w duchu Teze. W środę w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, którzy zapraszają do świątyni ekumenicznej na ulicy Sienkiewicza na godzinę 18:00 będzie wspólne nabożeństwo. W piątek spotkanie będzie miało miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizuje je Kościół Polsko-Katolicki. W sobotę zaprasza nas na godzinę 18:00 do cerkwi Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny na wspólne nabożeństwo. W niedzielę nabożeństwo odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym na ulicy Małopolskiej 6, także o godzinie 18:00. A zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan będzie miało miejsce w poniedziałek 25 stycznia o godzinie 18:00. Nabożeństwo przygotowuje Kościół Ewangelicko-Augsburski i odbędzie się ono w ekumenicznej świątyni pokoju na ulicy Sienkiewicza. Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan w Kielcach
rozpoczynamy w tej świątyni, w Kościele Akademickim, świętego Jana Pawła II, który zostawił Kościołowi ekumeniczny testament w postaci swej wielkiej encykliki Ut Unum Sint, aby byli jedno. To powiedziałem, dzisiejszy temat naszej wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan, wezwanie pogłaszać wielkie działanie. Bardzo mocny temat, który pokazuje nam, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani wszyscy, aby ogłaszać dzieła Boże, aby zwiastować, mówić o dziełach Bożych. Czytamy w liście świętego Piotra w 2 rozdziale, w 9 wierszu: Wy jednak jesteście potomstwem wybranym. Wy jesteście wybranym potomstwem. Jest to słowo, które Bóg kieruje do Kościoła, do wszystkich prawdziwie wierzących chrześcijan. Wy jesteście potomstwem wybranym. Słyszymy te słowa, ale ważne, aby każdy z nas głęboko wziął je do serca. Abyśmy naprawdę usłyszeli te słowa dzisiaj. W szczególny sposób. Bóg przemawia do nas przez kaznodziei. Bóg przemawia do nas przez swoje słowo. Bóg mówi do nas przez okoliczności. Bóg przemówił do nas w sposób szczególny przez swojego Syna, przez wcielenie. Dzisiaj słyszymy słowa świętego Piotra: jesteście potomstwem wybranym. Królewskim kapłaństwem. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem wykupionym. Abyście opowiadali o cnotach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Cudowne słowo. Potężne słowo. Jesteśmy wybrani przez Boga, Jego królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym. Przeszliśmy z ciemności do Jego, jak mówi Piotr, niezwykłej świętości. Mówimy o kapłaństwie posługi, o duchownych. Mówimy o kapłaństwie ochrzczonym, czyli o kapłaństwie powszechnym, kapłaństwie królewskim, kapłaństwie profetycznym. Oczywiście dzisiaj nie ma miejsca na wykład, na teologię. Ten fragment z listu świętego Piotra, ten jeden werset, jest szczególnym wersetem mówiącym o tym powszechnym, szczególnym kapłaństwie całego Kościoła, wszystkich chrześcijan. A więc to nie tylko kapłani, którzy mają posługę, ale my wszyscy chrześcijanie, mamy szczególne wezwanie. I to brzmi jak imperatyw, jak nakaz Pański, zawarty w Ewangelii Mateusza: idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i zwiastujcie. Mówcie o Panu Jezusie. Temat dzisiejszego dnia, naszej dzisiejszej modlitwy: niech kamień zostanie odsunięty. Wydaje się tematem z kolei trochę dla nas niezrozumiałym. Co to znaczy, niech kamień zostanie odsunięty? Wybrano fragment
Księgi Ezechiela, proroka Ezechiela, jak wiemy wszyscy, prorok Ezechiel prorokował w czasie, kiedy Izrael był w niewoli babilońskiej. Stracił swoją suwerenność, stali uprowadzeni, podbici, uprowadzeni do obcego narodu na obcą ziemię. Izrael oczekiwał wybawienia, odkupienia przez Pana Boga, powrotu do swojej ojczystej ziemi, do świątyni, gdzie mógłby swoją wiarę sprawować, czcić Boga w Jego świątyni. Pan Bóg posyłał swoich proroków. Wśród nich był Ezechiel, który przekazał słowo Pana Boga Izraelowi. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, a więc kraju obiecanego, kraju obietnicy. Oto otwieram wasze groby. Czy prorok mówi o grobach tych, które mamy na cmentarzach? Czy prorok myśli o wydobywaniu ludzi z grobów? Czy raczej myśli o nas samych? Oczywiście to słowo skierowane jest do ludzi, którzy są wewnętrznie martwi. Oto masz imię, że żyjesz, powiada Pan Jezus do Kościoła, ale jesteś martwy. Czasami myślimy, że żyjemy, ale tak naprawdę nasze serca i nasze umysły, nasz duch jest martwy. Słyszymy proroctwo Pana Boga. Oto otwieram wasze groby. Oto otwieram twój grób. Otwieram twoje serce. Otwieram twojego ducha. Otwieram twój umysł, abyś narodził się na nowo. Abyś prawdziwie uwierzył we mnie. Abyś uwierzył w Syna Bożego, w Pana Jezusa Chrystusa, w Jego wcielenie, w Jego śmierć na krzyżu i w Jego zmartwychwstanie. Otwieram wasze groby. Wydobywam was z grobów, mój ludu, i wiodę was do kraju obietnicy, do Królestwa Bożego, do mojego zbawienia, do prawdziwego życia, do prawdziwej obfitości, do prawdziwej miłości, prawdziwej radości, prawdziwego pokoju. Niech to słowo, które Bóg dał nam dzisiaj, niech to słowo w tym szczególnym czasie, w tym tygodniu, dekadzie modlitwy o jedność chrześcijan, to słowo prorocze, to słowo Boże, to Pismo Święte, niech Duch Święty ożywi w nas, w każdym z nas. Czasami wydaje nam się, że jeśli Bóg kieruje słowo, to na pewno do mojego sąsiada albo mojej sąsiadki, ale nie do mnie. Na pewno nie do mnie, kapłana, no bo przecież ja w definicji jestem żywy. Ale Pismo Święte i historia Izraela, historia Kościoła pokazuje nam, że postawa pokornego serca, postawa pokory, otwieram się na Boga, otwieram moje serce, otwieram mój umysł i pragnę, aby Duch Święty otworzył moje życie. Nie chciałbym, aby moje życie było grobem moim własnym, przedwczesnym, tym grobem już za życia. Nie chciałbym być pochowany już teraz, ale pragnę, aby Duch Święty otworzył moje serce. Pragnę ja przed Nim otworzyć swoje serce i pragnę być właśnie w gronie Jego ludu.
Ewangelii Jana mamy cudowną ilustrację wskrzeszenie Łazarza. Prawdziwa historia. Pan Jezus ożywił zwłoki Łazarza, ożywił Łazarza. Człowiek, który umarł, leżał w grobie, był martwy. Czytamy w Ewangelii. Jego ciało już stuchnęło i było czuć ten nieprzyjemny zapach, a więc ulegało się rozkładowi. Trochę nieprzyjemny temat, ale bardzo wymowny. Taki naprawdę obraz, który Bóg daje nam dzisiaj, abyśmy mogli głęboko w Niego uwierzyć. Pan Jezus staje przed grobem Łazarza i powiada: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Nie prosi nikogo o pomoc, o otwarcie grobu, o wyniesienie Łazarza, ale staje przed grobem i powiada: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Opuść grób. Wyjdź. Ta ilustracja, ten przykład pokazuje nam, że słowo, które wypowiada Pan Bóg, Jego Syn, Jezus Chrystus, Duch Święty, ma moc wskrzesić człowieka martwego. I dzisiaj widzimy bardzo mocno, że potrzebujemy tego słowa, które by nas mogło wskrzesić. Wiarę chrześcijańską. Widzimy Europę, która mocno świerczeje. Widzimy Europę, która porzuca chrześcijaństwo. A więc stajemy przed szczególnym wyzwaniem. Tak jak prorok Ezechiel prorokował do Izraela. W szczególnym czasie ten naród znalazł się w niewoli babilońskiej. Nieprzypadkowo. Znalazł się w tej niewoli z powodu swoich własnych grzechów. Z powodu odstępstwa od wiary w Boga. Przestali wierzyć w Boga. Przestali służyć Bogu. Napominali przez proroków wielokrotnie. Nie słuchali. Ostatecznie trafili do niewoli. I stali się martwi. I prorokuje do tych martwych ludzi i ogłasza łaskę Bożą. Wydobycie z grobów i na nowo powrót do ziemi obiecanej. Chrystus mówi do Łazarza: wyjdź na zewnątrz. Zmarły wyszedł, mając nogi, ręce powiązane opaskami, a twarz owiniętą chustą. Jezus zaś im polecił: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wydaje się, że jest to szczególne wyzwanie i wezwanie Jezusowe, Ducha Świętego, do Kościoła dzisiaj. Aby tych, którzy są martwi, którzy stracili wiarę, którzy stracili nadzieję, porzucili Bożą miłość, aby ich z martwych wskrzesić, aby ich wzbudzić do życia, aby dać im życie. Zmartwychwstałego Pana, Syna Bożego. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Rozwiążcie go, rozwiążcie ich i pozwólcie im chodzić. Myślę, że to właśnie Kościół, chrześcijański Kościół, jest wezwany do tego, aby rozwiązywać i pozwalać chodzić. Uczyć chodzić. Uczyć żyć. Naprawdę żyć. Uczyć prawdziwej wolności. Mówić, co to znaczy być wolnym.
Czym jest wolność? Jak pyta apostoł Paweł, święty Paweł, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. Wszystko mogę, ale nie dam się niczym zniewolić. Co to znaczy być wolnym, być rozwiązanym, uwolnionym? I to właśnie dla nas Pan kieruje te słowa. Do Kościoła, do Kościoła. Rozwiążcie i pozwólcie im chodzić. Amen. Niech się tak stanie. Przynosimy do ołtarza chleb i wino. Niesione w procesji są wyrazem pragnienia, by nasza jedność mogła się kiedyś wyrazić sprawowaniem tajemnic z Panem przy jednym ołtarzu. W procesji niesiona jest także świeca. Trzymają duchowny z bratniego kościoła. W roku, w którym w Polsce przeżywamy 1050. rocznicę chrztu, gest ten przypomina nam tu zgromadzonym, że choć nadal jesteśmy podzieleni i nie mamy jednej Eucharystii, to mamy jeden i ten sam fundament – chrzest. W tej procesji wyraża się więc nasza duchowa droga. Chrystusowi chcemy oddać to, co nas jeszcze dzieli i to, co już łączy, aby On prowadził nas i by On sam był naszą drogą. Święć te dary w ochronie Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko jednodobrownie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za nas będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją.
nie dziękuję, ale gratuluję wszystkim, którzy podjęli trud tej wspólnej modlitwy. Dzisiejsza Eucharystia i Słowo Boże przypominają nam, że przez Jezusowe ut unum sint, aby byli jedno, trzeba pokonać te wciąż trwające groby braku jedności, a ten grób zawsze znajduje się w ludzkim sercu. Niech rok miłosierdzia i rok jubileuszu Chrztu Świętego pozwoli nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Zapewnią się te Jezusowe słowa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy, aby byli jedni. Niech da Bożego błogosławieństwa, które czerpie mocy Najświętszej Ofiary, utwierdza nas i umacnia na drogach tego tygodnia i szczególnej modlitwy o jedność Kościoła w myśl tej prawdy zaczerpniętej pierwszego listu świętego Piotra, że wezwani jesteśmy, aby ogłaszać wielkie dzieła Boże. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.